Witajcie w kolejnym odcinku, w którym sprawdzamy, jak starsze flagowce zestarzały się w 2020 roku. Dzisiaj zobaczymy, czy nadal warto interesować się LG G7, zaraz po wiadomości od sponsora tego odcinka. Projekt Utopia został stworzony do ochrony prywatności komunikacji, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych w internecie. Utopia to zdecentralizowana platforma, która działa bez pomocy dodatkowych serwerów, gdyż każdy użytkownik uczestniczy w transmisji danych. Dzięki niej możecie przeglądać internet anonimowo, prowadzić chronioną rozmowę z przyjaciółmi, bezpiecznie dokonywać i otrzymywać płatności, czy przetrzymywać zaszyfrowane dane na swoim dysku. Jeśli tak jak ja chcecie odzyskać prywatność w internecie, sprawdźcie szczegóły projektu Utopia, klikając w link w opisie filmu. LG G7 nie robi dobrego pierwszego wrażenia. Przedni panel szpeci notch oraz grubsza dolna ramka i się nieco zestarzał, szczególnie w porównaniu do najnowszych flagowców. Warto tu jednak zauważyć, że smartfon jest smukły i wąski, flagowo wykonany i bardzo dobrze leży w dłoni. Pochwalić należy również tylny panel, jest minimalistyczny, a obiektywy prawie nie wystają. Pod względem oferowanych funkcji LG G7 naprawdę imponuje. Jest slot na kartę SD, certyfikat IP68, militarny 810G, bezprzewodowe ładowanie oraz port mini jack quad DAC. Jest wreszcie czytelna dioda powiadomień, której brakuje w większości dzisiejszych flagowców, a także Always On Display, mimo że mamy tutaj wyświetlacz LCD. Na plus również tradycyjny skaner linii papilarnych, który działa szybko i dokładnie w przeciwieństwie do tych zintegrowanych z wyświetlaczem. Niewielu recenzentów wspomina też o świetnym silniczku wibracyjnych w smartfonach LG, który bije na głowę większość nawet najnowszych smartfonów. Zabrakło jedynie głośników stereo, ale poniekąd rekompensuje to boomboxowy głośnik, który gra świetnie i głośno, szczególnie gdy położycie smartfona na płaskiej powierzchni. G7 ma również dodatkowy przycisk do wywoływania asystenta Google. Ja go wyłączyłem, bo jest umieszczony za nisko i wiele razy przypadkowo go włączałem klikając klawisz do zasilania, ale pozwala on szybko włączyć asystenta Google. Niestety nie można go zmapować. O wyświetlaczu mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Naprawdę nie sugerujcie się, że jest to matryca LCD. Wyświetlacz G7 jest świetny, ma rozdzielczość 2K, rewelacyjną jasność, szczególnie po aktywowaniu 1000 nitów, co możecie zrobić manualnie i to również na plus. Kolory są świetnie oddane, nie ma tęczy, gdy patrzycie na niego pod kątem. Jest również Always On Display, którego możecie dowolnie customizować. No i w przeciwieństwie do ekranów OLED, nie musicie bać się, że piksele wam się wypalą. Jedynym minusem jest to, że w trybie ciemnym nie oszczędzacie energii i wolałbym, żeby minimalna jasność była nieco niższa, ale oprócz tego to naprawdę świetny wyświetlacz. Jeśli chodzi o wydajność, smartfon jest napędzany Snapdragonem 845 i 4 GB pamięci RAM, czyli jest to podobna specyfikacja do recenzowanego niedawno Pixela 3 XL. I z wydajności byłem naprawdę bardzo zadowolony. Wszystko działało płynnie i szybko i nie zauważyłem, żeby smartfon zwolnił po 6 miesiącach użytkowania. Jedyny zgrzyt pojawiał się przy wzmożonym multitaskingu i zdarzało się, że czasami aplikacje były zamykane, ale to zrozumiałe, bo mamy tutaj 4 GB pamięci RAM. Jeśli jednak wam to przeszkadza, możecie dopłacić do LG G7 Plus, który ma 6 GB RAMu i 128 GB pamięci na dane. Dla mnie 64 GB były wystarczające, gdyż smartfon ma slot na kartę SD. Teraz przechodzimy do aparatu, do dwóch aparatów, głównego i szerokiego kąta, a zatem otrzymujecie tu podobną kombinację co w Galaxy S10e. LG G7 robi dobre zdjęcia, ale ich jakość odstaje nieco od konkurencji, szczególnie z tego roku. Zdjęcia mają mniejszy zakres dynamiczny i w gorszych warunkach oświetleniowych smartfon wyłapuje mniej szczegółów. Na całe szczęście jest na to prosty trik, wystarczy zainstalować aparat Google, aby diametralnie poprawić jakość fotek zarówno w głównym, jak i szerokokątnym obiektywie. Zrobiłem o tym osobny film, w którym możecie zobaczyć, jaką różnicę robi aparat Google. Naprawdę warto go zainstalować. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, bo G7 może rejestrować filmy 4K w 60 fpsach, a nawet w HDR-ze. Jakość filmów jest świetna i największą zaletą tutaj jest tryb manualny wideo, który przydał mi się wiele razy do nagrywania filmów na tym kanale. Ostatnia recenzja Mi 9 T Pro została nagrana właśnie LG G7. Dobra, ale koniec tego chwalenia, bo warto tutaj powiedzieć o dwóch największych wadach tego smartfona. Pierwsza to aktualizacja oprogramowania. LG G7 nadal działa na Androidzie 9 i smartfon ma otrzymać aktualizację do Androida 10 dopiero w trzecim kwartale tego roku i to zapewne będzie jego ostatnia aktualizacja. Na plus jednak to, że Android 10 mocno poprawia wygląd nakładki LG. Jednak samo oprogramowanie LG uznaje na duży plus, nakładka działa szybko i posiada mnóstwo interesujących funkcji, o których już również opowiadałem w innym filmie. Druga wada to niestety bateria o pojemności 3000 mAh i przy włączeniu pełnej rozdzielczości
rozdzielczości 2K utrzymywałem nieco ponad 3 godziny na włączonym ekranie na sieci LTE, co nie jest dobrym wynikiem. Jednak tutaj też jest trik, który możecie wykonać. LG pozwala Wam zmniejszyć rozdzielczość i po zmniejszeniu jej do 720p udawało mi się spokojnie uzyskać ponad 5 godzin na włączonym ekranie, co już jest akceptowalnym wynikiem. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale dobrze, że jest taka możliwość. Podsumowując, jeśli dobrze poszukacie LG G7, dorwiecie już za około 1500 zł. I za tą cenę trudno nie polecić tego urządzenia w 2020 roku i nawet w 2021. Ze smartfona korzystałem pół roku i nie miałem z nim żadnego problemu. I moim zdaniem warto przeboleć mniejszą baterię i nakładkę LG dla mnóstwa funkcji, które ten smartfon oferuje. Dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, cześć!